Cześć, tu Wojtek z polskazwiedza.pl. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o magnesach neodymowych, które używam w swoim kamperze. Małe magnesy neodymowe. Kupiłem je, bo zobaczyłem, że czasami potrzebuję albo coś wysuszyć na zewnątrz, albo na przykład żarówkę zawiesić, kiedy jesteśmy na zewnątrz i potrzebujemy źródła światła. Magnesy wykorzystuję na dwa sposoby. Jedne są do celów zewnętrznych, że tak powiem, czyli czasami wieszam w dowolnym miejscu samochodu, żeby zawiesić żarówkę, mieć dodatkowe źródło światła. Jeżeli nie potrzebuję żarówki, czy akurat, czekajcie, sięgnę, czy jakiś wieszak, żeby coś wysuszyć, przewietrzyć. Normalnie mógłbym o drabinkę i tak robiłem, ale na przykład czy z jednej, czy z drugiej strony. Dzięki temu, że kupiłem te małe magnesy, w dowolnym miejscu samochodu mogę je zawiesić i coś powiesić. To jest właśnie pierwsze przeznaczenie, jakie mam dla tych magnesów, czyli żeby wykorzystać, że samochód jest cały metalowy i gdziekolwiek chcieć coś powiesić, mogę to zrobić, nawet żeby wysuszyć pranie. Drugi cel jest w środku i wiąże się z tym, że mamy zasłony. One nie są tutaj idealnie dopasowane, a czasami parkujemy w mieście gdzieś na parkingu albo na poboczu i nie chcemy, żeby było widać, że ktoś jest w środku, że się pali światło. Dlatego samochód z zewnątrz nie jest niczym obklejony, wygląda jak zwykły dostawczak i dlatego kombinowaliśmy, jakby to móc zrobić, i te same magnesiki pozwolą idealnie dopasować, czy dopasować w ogóle nasze zasłony do okna wtedy, kiedy tego potrzebujemy, i tym samym nie widać z zewnątrz, że ktoś jest w środku. W ten oto sposób nie wykorzystujemy teraz naszych zaślepek, które pokazywałem w jednym ze swoich poprzednich filmików, które mamy zrobione z Karimat. Te wykorzystujemy w okresie jesiennym, że tak powiem, bo one też jakby mają taką warstwę dla nas izolacyjną. Ale w lecie te zasłony zaciemniające sprawiają, że absolutnie nie widać nikogo wieczorami, że jest w środku, nie widać, że się pali światło. To nam gwarantuje, że możemy jakby w spokoju i w pełnej prywatności korzystać z wnętrza samochodu, kiedy się pali światło wieczorem. Takie magnesy kosztują kilka złotych w zależności od siły. Ja kupiłem najtańsze, czyli najsłabsze, ale na moje potrzeby w zupełności wystarcza. To, co jeszcze warto wspomnieć, odłożę tylko ten wieszak. One są tutaj rozkręcane, więc jeżeli nie potrzebujecie haczyków albo uważacie, nie wiem, to, że za dużo miejsca zajmują czy coś, możecie wykorzystać tylko ten mały dzióbeczek, żeby przywalać, i też jest gotowe. Ja wykorzystuję z haczykami, bo jak pokazywałem, jeszcze wykorzystuję to jako dodatkowy wieszak na zewnątrz samochodu albo wewnątrz, żeby w różnych miejscach gdzieś coś powiesić. Parę złotych warto kupić. Tak właśnie wyglądają magnesy neodymowe z haczykiem. Polecam, według mnie bardzo przydatna rzecz, żeby mieć w swoim kamperze. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, Wojtek z Polska Zwiedza, hej! Dzięki za oglądanie, przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.